Witajcie. W dzisiejszym filmie będziecie mogli zobaczyć dobiegającą końca inwestycję związaną z budową infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krościenko-Wyżne. Na wstępie warto zaznaczyć, że zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 700 000 zł, co stanowi 90% całkowitej wartości przedsięwzięcia, tym samym gmina z własnych środków wydatkowała jedynie 10%. Oświetlenie zostało wykonane w technologii energooszczędnej LED wzdłuż większości ulic na terenie naszej gminy na łącznej długości około 13 km. Zastąpiło ono stare i mocno wyeksploatowane lampy sodowe, dzięki czemu koszt zużycia energii elektrycznej będzie znacznie mniejszy, a ponadto podniesie się poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Oświetlenie zostało zainstalowane na ulicach Północnej wraz z drogami bocznymi, Krótkiej, Polnej, Żwirowej, Marynkowskiej, Kopalnianej, drogach bocznych ulicy Grunwaldzkiej, Kasztanowej, Południowej wraz z drogami bocznymi, Szkolnej, Mostowej, Brzozowskiej, Sportowej, Księżej, Dukielskiej, Granicznej, Centralnej, Kościelnej i Wspólnej. Bardzo się cieszę, że efekt trwających od kilku miesięcy prac związanych z budową oświetlenia ulicznego spotkał się z Waszym uznaniem. To jeszcze jednak nie koniec tego typu inwestycji, ponieważ już niebawem zlecone zostaną prace projektowe na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za dziś.